Damian Pawlak i Michał Grobelny. Dzisiaj pokonujemy Gwardię Koszalin. Jak ocenicie to spotkanie? No myślę, że od Michała zaczniemy, bo jest starszy, także myślę, że Michał powinien się wypowiedzieć jako pierwszy na ten temat. Michał? To znaczy tak, na pewno bardzo cieszy nas zwycięstwo. Zwłaszcza w takich warunkach jak dzisiaj, gdzie przegrywaliśmy na boisku lidera i zostało bodajże 10 czy 12 minut i potrafiliśmy ten wynik wyciągnąć na naszą korzyść. Mam nadzieję, że meczem pucharowym w środę i dzisiejszym na boisku tutaj lidera poniekąd zamknęliśmy troszkę usta tym fanom, którzy w nas nie wierzyli i udowodniliśmy, że to 5-0 na własnym boisku to można powiedzieć był jakiś wypadek przy pracy. No ja przed meczem mówiłem Michałowi, to znaczy zadałem pytanie, czy my kiedykolwiek zagramy w normalnych warunkach, bo wiadomo, z Koźminem zagraliśmy potężny wiatr. Wcześniej taka sama pogoda, dzisiaj znowu nas nie rozpieściła. Bardzo ciężko się gra w takich warunkach, szczególnie tutaj, gdzie lider, można powiedzieć, trzeciej ligi postawił wysokie warunki. No ale jak było to widać z przebiegu spotkania, postawiliśmy się, zagraliśmy świetny mecz taktycznie moim zdaniem, jeden z lepszych chyba w tym sezonie. Wiadomo, no odrobinę szczęścia, fantastyczny strzał był Piotra Skokowskiego, za dwie minuty poprawił Hubert Dankowiak, no już nie mieliśmy prawa tego wypuścić. Dzisiaj też pokazaliście, że jesteście drużyną. Do samego końca walczyliście o to zwycięstwo. No tak, jesteśmy drużyną, wiadomo, wszyscy wiedzą, że zbytnio Michała nie lubię, ale no myślę, że... Dzisiaj niestety nam przyszło razem grać w środku, także nad tym najbardziej ubolewam po tym spotkaniu, ale mam nadzieję, że jeśli będziemy wygrywać mecze, no to poświęcę się i mogę razem z Damianem w środku grać. Zbytnio ze sobą nie rozmawiamy na co dzień, ale myślę, że było okej i wyszło to fajnie. Teraz mnóstwo spotkań, środa, sobota, pięć spotkań z rzędu tak zagracie. No tak, no chyba urodziliśmy się po to, żeby grać w piłkę i dostosowujemy się do angielskich warunków, także nie jest to nam obce, także można powiedzieć, że na pewno fizycznie wytrzymamy i co będzie dalej, to czas pokaże, no ale my chcemy zbierać te punkty i pokazać wszystkim, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrą drużyną, prawda? Warto dodać, że mamy też szeroką kadrę. To... Chciałbym, żeby pan kierownik powiedział też kilka słów. Dzisiaj pan kierownik tutaj świetnie się spisał, także zwycięstwo dzisiejsze na pewno jest... I dedykujemy to jemu, na pewno. Tak jest, na pewno Krzysiu tutaj pan Krzysiu i żeby dał szybko radę. Się wyleczył i nam pomógł. A tak na koniec chciałem dodać, że mamy szeroką kadrę i na pewno jest grupa chłopaków, którzy czekają na swoją szansę i myślę, że taki układ gier jak środa, sobota na pewno pozwoli tym zawodnikom zaprezentować się w dłuższym wymiarze czasowym. Tak jest. I jeszcze chciałbym dodać do wszystkich kibiców, żeby naprawdę przychodzili na mecz, nas wspierali, bo to jest dla nas ważne. Wiadomo, że czasem idzie, czasem nie, ale cieszymy się z każdej osoby, która jest na meczu i naprawdę zapraszamy serdecznie i to sprawia nam wielką frajdę, jak przychodzą.